Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest profesor Radosław Palonka z Zakładu Archeologii Nowego Świata Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radek jest specjalistą w zakresie kultur prekolumbijskich, szczególnie z terenu Stanów Zjednoczonych, a nawet w obrębie Stanów Zjednoczonych, tak zwanego południowego zachodu. A jeszcze w obrębie tego tak naprawdę najbardziej specjalizuje się w kulturach Pueblo. Od 2011 roku Radek jest kierownikiem projektu archeologicznego Sand Canyon Castle Rock. Tak, dzień dobry. Bardzo dziękuję Kamilu za przywitanie i wprowadzenie. I rzeczywiście w Instytucie Archeologii, w Zakładzie Archeologii Nowego Świata naszego uniwersytetu zajmuję się, czy prowadzę zajęcia, no nie tylko z południowego zachodu Ameryki Północnej, ale też staram się z całości obszaru kontynentu północnoamerykańskiego prowadzić zajęcia. To jest oczywiście podzielone na pewne bloki tematyczne od pierwszego roku z różnych części. Od północnych rubieży Meksyku i południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych, właśnie tak jak wspomniałeś, po Alaskę na północy. Więc przeróżne kultury indiańskie, plemiona indiańskie, też regiony geograficzno-kulturowe. Jedni rolnicy, drudzy łowcy, zbieracze, a tylko część tych tak naprawdę stereotypowo znanych przez większą część osób, tych wojowników mieszkających w tipi, pomalowanych w barwy wojenne i pędzących na mustangach przez prerię. To taki wycinek tylko świata indiańskiego, tego bogatego kulturowo świata kultur tubylczych, natywnych Ameryki Północnej. Ja tylko wspomnę, że do dzisiaj jest w samych Stanach Zjednoczonych, nie licząc Kanady, są 574 plemiona indiańskie, uznawane przez rząd amerykański, więc to już pokazuje tą mozaikę kulturową, która jest dzisiaj, a jeszcze bogatsza, jak się wydaje, na podstawie badań archeologicznych była w tym okresie prekolumbijskim, o którym wspomniałeś, czyli okresie sprzed przybycia Europejczyków do Ameryki, do Nowego Świata. Radku, a wyjaśnij, co się kryje pod tym tajemniczym terminem południowy zachód? No to jest dosyć ciekawy rzeczywiście termin. Ja bym go nazwał takim terminem geograficzno-kulturowym, ponieważ no to nazwa mogłaby wskazywać tylko na element geograficzny, ale to jest coś bardziej pojemnego. Ta definicja mieści w sobie no trochę więcej i przede wszystkim no pewne oczywiście podobieństwa, jeżeli chodzi o środowisko naturalne, o klimat. To jest bardzo suchy klimat z małą ilością opadów, tereny półpustynne przechodzące w pustynie z tymi bardzo charakterystycznymi kaktusami saguaro, czy też karnegią olbrzymią i opuncjami, płaskowyże piaskowcowe pocięte przez głębokie kaniony, w tym Wielki Kanion Colorado, ale nie tylko, bo jest dużo, dużo więcej przepięknych kanionów na południowym zachodzie, więc rzeczywiście jest to pewien taki unikalny obszar geograficzny, ale jednocześnie od początku praktycznie bytności ludzi w Nowym Świecie, a szczególnie gdy rozpoczął się ten etap przyjmowania rolnictwa i rozwoju kultur rolniczych, czyli tak mniej więcej od 2000 roku przed Chrystusem, przed naszą erą, kiedy to rolnictwo dotarło na południowy zachód Ameryki Północnej, zaczął się robić taki swoisty konglomerat kultur indiańskich, dzielących pewne podobieństwa w sferze kultury materialnej, duchowej, architektury, budownictwa. Dlatego mówimy o takim pewnym zespole i geograficznym, i kulturowym, które obejmuje dzisiejsze stany Colorado, Utah, Arizona, Nowy Meksyk, przyległe części Teksasu zachodniego, ale też od zachodu wschodniej części Nevady i Kalifornii. No i wchodzimy na terytorium północnego Meksyku, bo to również północne części stanów Sonora i Chihuahua, czyli administracyjnie już leżących na terenie Meksyku, ale kulturowo, geograficznie zaliczamy, jeżeli rozpatrujemy to w kontekście rozwoju kultur indiańskich i prekolumbijskich, i historycznych, do południowego zachodu Ameryki Północnej. Czyli jeszcze prościej mówiąc, to takie pogranicze południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i północnego Meksyku.
A powiedz mi, bo mówiłeś o kaktusach, czy tam też pioruny są, które przed pojedynkami rewolwerowców zawsze się na filmach przetaczały między nimi? Tak, tak, to pojawiają się rzeczywiście, to widać tak od maja, czerwca, rzeczywiście są bardzo ciekawe zjawisko, a kaktusy rzeczywiście są takim wyznacznikiem, jednym z wyznaczników południowego zachodu, z tym, że te największe, te, które kojarzymy z westernów, one pojawiają się mniej więcej od środkowej Arizony, środkowego Nowego Meksyku i idą, ich występowanie jest bardziej na południe, w stronę Meksyku. Na północy są niższe kaktusy, zaczyna się tak zwana wyżyna Colorado, jest to teren taki trochę wyżej położony, gdzie jest już więcej wilgoci, a te słynne westernowe to faktycznie Arizona i dalej na południe. No dobrze, to po tym przerywniku botanicznym wróćmy do archeologii. Powiedz coś więcej na temat kultur, które zamieszkiwały ten obszar przed przybyciem Europejczyków. Jakie to były ludy? Czy coś wiemy w ogóle? Czy znamy nazwy tych ludów? Albo jak one są określane, jeżeli nie znamy oryginalnych nazw przez współczesnych archeologów, historyków? Tak, to więc w ogóle pierwsze ślady bytności ludzi, kultur ludzkich na południowym zachodzie, to jest bardzo odległy czas. Pierwsze takie uchwytne archeologicznie i znane, takie ikoniczne stanowiska i kultury to kultura Clovis, kultura Folsom, które właśnie po raz pierwszy ich zabytki zostały znalezione w Nowym Meksyku, w Arizonie i ich chronologia, czy ich datowanie to jest mniej więcej 13 tysięcy lat temu. Jeszcze koniec ostatniej epoki zlodowacenia, ostatniego zlodowacenia i pojawienie się tych kultur łowieckich, polujących na megafaunę pleistoceńską, na mamuty, mastodonty, wielkie leniwce i szereg innych gatunków megafauny. Ale teraz najnowsze dane, które pojawiły się w przeciągu ostatnich 2-3 lat, pokazują, że pierwsi ludzie na południowym zachodzie byli jeszcze wcześniej. Mamy odciski stóp w lawie i w piasku z Nowego Meksyku datowane na 22 tysiące odciski stóp ludzkich 22 tysiące lat temu, a nowe stanowisko również z Nowego Meksyku jest datowane ze szczątkami poćwiartowanymi, szczątkami mamutów, mastodontów, datowane na praktycznie prawie 30 tysięcy lat temu. Więc to są te pierwsze fazy. Później oczywiście okres ocieplenia, następuje holocen, zmiany, większe rozdrobnienie kulturowe i pojawiają się tak zwane kultury okresu archaicznego, gdzie łowiectwo, zbieractwo dalej dominuje, ale jest większa stabilizacja osadnicza, mamy większą ilość stanowisk, też większą ilość pochówków, które znamy. No i ten okres archaiczny trwa na południowym zachodzie mniej więcej właśnie do drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, przed naszą erą, a w niektórych regionach południowego zachodu do pierwszych stuleci naszej ery. I to jest ten okres taki, wydaje się, bardzo ciekawy również, bo jednocześnie ze zmianami też klimatycznymi, środowiskowymi, które wówczas następują kolejnymi, następuje też zmiana gospodarki, czy przyjęcie gospodarki wytwórczej. To znaczy przyjęcie rolnictwa, które idzie z terenu dzisiejszego centralnego Meksyku i generalnie Mezoameryki na północ i dociera na południowy zachód właśnie w tych ostatnich 2000 leciach przed naszą erą. Więc zaczynają się rozwijać kultury rolnicze, a apogeum tego rozwoju, czy takie naprawdę uformowane wielkie kultury, tradycje kulturowe rolnicze, to są pierwsze stulecia naszej ery. I pojawia się kilka takich kultur, które znamy, albo przede wszystkim archeolodzy nazwali je sami, ale też znamy ich nazwy od kultur tubylczych. To są między innymi kultury Mogion, Mimbres, to taka bardzo słynna kultura, której ludność wytwarzała przepięknie zdobioną ceramikę, która na czarnym rynku osiąga gigantyczne ceny. Niestety doprowadziło to do splądrowania wielu stanowisk kultury Mimbres z Arizony, z Nowego Meksyku. Pojawia się kultura Hohokam na pustyniach południowej Arizony i północnego Meksyku, która buduje niesamowitą sieć kanałów nawadniających, irygacyjnych, sztuczną irygację na 500-700 lat
przed przybyciem Kolumba do Nowego Świata, cała południowa i środkowa Arizona jest pocięta siecią sztucznej irygacji kanałów nawadniających, które odchodzą od kilku tylko bardzo dużych rzek tego półpustynnego regionu, a najdłuższe kanały mają 25 do 30 kilometrów długości. I to jest coś niesamowitego, inżynieria, myśl taka architektoniczna, inżynierska, którą można spokojnie przyrównać do Mezopotamii, do starożytnego Egiptu, czy do Peru, do zaawansowanych sposobów nawadniania pól też w starożytnym prekolumbijskim Peru. Ale to też kultura Fremont z dzisiejszego stanu Utah, która pozostawiła po sobie niesamowite galerie wręcz ze sztuką naskalną, z petroglifami, malowidłami, które pokrywają ściany kanionów i w Utah, i w Colorado, ale to przede wszystkim ta kultura rozwijała się w Utah, ale też pojedyncze głazy, też nawisy skalne, jaskinie, ale przede wszystkim ona jest widoczna na ścianach kanionów, tych przepięknych, znanych właśnie z filmów czy z westernów kanionów. I ta kultura, można powiedzieć, czy ta sztuka naskalna jest pewną reminiscencją i kontynuacją sztuki naskalnej jeszcze z okresu archaicznego, kiedy no, to wtedy, na wtedy datuje się na około okres 4-5 tysięcy lat przed naszą erą, datuje się początek rozwoju tej monumentalnej sztuki naskalnej. Ale te kultury zaniknęły jeszcze przed przybyciem Europejczyków. Jeszcze jedną wymienię, Casas Grandes z północnego dzisiejszego Meksyku, z Chihuahua. Ona też zaniknęła dosłownie 50-60 lat przed przybyciem pierwszych hiszpańskich konkwistadorów i misjonarzy na południowy zachód. Coś takiego się stało, że ten świat prekolumbijski zaczął się kurczyć. Ten świat rolników, zaawansowanych społeczności budujących swoje osady z kamienia, z drewna, to były osady, które zamieszkiwane były przez 1000 do nawet 5000 mieszkańców w jednej fazie osadniczej, a więc naprawdę takie ośrodki wręcz niektórzy mówią o charakterze protomiejskim. Natomiast na północy południowego zachodu, na pograniczu dzisiejszych stanów Utah, Colorado, Arizona i Nowy Meksyk, to jest taki region tak zwany Four Corners, czy też czterech rogów, czterech kątów. Te cztery stany przecinają się pod kątem prostym. To jedyny taki przypadek i jest rzeczywiście takim spektakularnym teraz miejscem. W miejscu przecięcia tych czterech stanów znajduje się to miejsce dzisiaj w rezerwacie Indian Navajo. Jest pamiątkowa tablica, można stanąć sobie w tym punkcie. Jest się jednocześnie w czterech stanach, ale ten region w okresie prekolumbijskim zamieszkiwany był przez złożone społeczności zaliczane do kultury Pueblo. I początek kultury Pueblo to około 1000 rok przed naszą erą. Natomiast ona nie zaniknęła, ona uległa wielu przekształceniom, w tym przeniosła się ta ludność kultury Pueblo z południowych części Colorado i Utah na południe, na teren Arizony, Nowego Meksyku, ale przetrwała do dnia dzisiejszego. I to jest coś, co jest takim ewenementem kulturowym, ta ogromna ciągłość i osadnicza, i kulturowa tych społeczności Pueblo, którzy żyją do dnia dzisiejszego. To jest praktycznie 3000 lat nieprzerwanego rozwoju w obrębie tego samego regionu, z niesamowicie rozbudowaną architekturą. To były konstrukcje mieszkalne budowane do 3-4 pięter wysokości z obrobionego kamienia, z piaskowca, na długo przed przybyciem Kolumba do Nowego Świata, wytwarzające przepiękną niezdobioną ceramikę, praktykującą też tworzenie sztuki naskalnej, petroglifów, malowideł, rozwiniętą kulturę duchową, wiedzę astronomiczną. Oni wiedzieli o przesileniach letnich, zimowych, równonocach wiosennych, jesiennych. Te rzeczy były bardzo dobrze znane przede wszystkim elitom tej społeczności Pueblo. To też między innymi było przedstawiane w postaci sztuki naskalnej, ale nie tylko. I co ciekawe, ci Pueblo zamieszkują niektóre grupy Pueblo w Arizonie, dzisiaj i w Nowym Meksyku. Jest kilka stanowisk, które były wybudowane w okresie prekolumbijskim i są zamieszkiwane do dzisiaj. Tam ich zastali ci pierwsi hiszpańscy konkwistadorzy, przepraszam, w pierwszej połowie XVI wieku i później misjonarze, franciszkanie, dominikanie. Więc to są najstarsze osady mieszkalne, ludzkie na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Nie Jamestown czy inne, ale właśnie Puebla z Doliny Rio Grande na północ od Albuquerque i Santa Fe w Nowym Meksyku oraz Puebla Hopi, to jedna też z grup Pueblo w Arizonie, w północnej Arizonie. A powiedz mi, na tym terenie, który ty badasz, czy ta ludność kultury Pueblo była rdzenną ludnością, która wykształciła się na podłożu wcześniejszych kultur, czy oni przybyli skądś?
Wydaje się, że rzeczywiście ona wyrosła na tym podłożu. No, oczywiście były różne teorie antropologiczne, archeologiczne, które się trochę zmieniały w trakcie też rozwoju nauki i pewnego podejścia do wyjaśniania procesów takich biologicznych i kulturowych, ale wydaje się dzisiaj, że ta kultura Pueblo wyrosła na bazie takich łowiecko-zbierackich społeczności kultury Cochise i Oshara z okresu archaicznego, czyli z tego okresu, który bezpośrednio wyprzedzał pojawienie się rolnictwa na południowym zachodzie w takiej rozwiniętej formie, czyli sztucznej irygacji, no i uprawy przede wszystkim kukurydzy, dyni i fasoli, bo to były te podstawowe rośliny uprawiane na południowym zachodzie. Więc wydaje się, że to rzeczywiście to takie... ta społeczność czy społeczności, poszczególne grupy tej kultury wyrosły z tego podłoża lokalnego, ale z dużymi wpływami ze świata, z zewnątrz. Te wpływy to właśnie przyniesienie idei rolnictwa i pewnych myśli technologicznych, które też w wytwórczości ceramiki, które zrewolucjonizowały tą społeczność Pueblo. A powiedz mi teraz, gdzie prowadzisz badania tak konkretnie i co właściwie badacie razem z zespołem? Tak, więc badania, tak jak wspomniałeś, rozpoczęły się prowadzone przez nasz Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja szefuję, rzeczywiście jestem kierownikiem tych badań w 2011 roku. To było 2 lata po obronie mojego doktoratu i tak naprawdę zostało to uruchomione, czy projekt został rozpoczęty dzięki pomocy archeologów amerykańskich. Ja miałem 2 recenzentów ze Stanów, jednego z Polski, recenzentów pracy doktorskiej, doktoratu. Jeden z tych recenzentów amerykańskich zaproponował, znając moje wcześniejsze też doświadczenie, bo w trakcie doktoratu jeździłem na badania różne archeologiczne do Stanów Zjednoczonych, do Colorado przede wszystkim i na uniwersytety amerykańskie, pisać ten doktorat częściowo. On zaproponował, że może dobrze by było, żeby uruchomić taki polski projekt badawczy, archeologiczny, który będzie miał trochę inne spojrzenie z metodyką europejską, a to był niby jaki badacz. To profesor William Leib, Bill Leib, który przez wiele lat szefował najważniejszemu stowarzyszeniu badaczy archeologów, archeologii amerykańskiej Society for American Archaeology, czyli takiej naprawdę najważniejszej organizacji, która zrzesza członków nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale z większości krajów świata, organizując coroczne konferencje. Więc takie guru archeologii amerykańskiej. I na jego, można powiedzieć, zachętę, zaproszenie i mając te wcześniejsze kontakty już z archeologami amerykańskimi, złożyłem aplikację, czy też prośbę o pozwolenie, bo to rzeczywiście pracujemy w rodzaju takiego, w pomniku narodowym. To jest troszkę co innego niż Park Narodowy, Canyons of the Ancients National Monument w południowo-zachodniej części Colorado, ale wymagane są tam specjalne pozwolenia na prace archeologiczne, nawet na prace powierzchniowe, nie mówiąc o pracach wykopaliskowych. To jest jeden z najmłodszych pomników parków narodowych w Stanach Zjednoczonych, ustanowiony dopiero w 2000 roku decyzją dekretem odchodzącego wówczas prezydenta Billa Clintona. I to była jego świetna decyzja, bo rzeczywiście w tym momencie, po tych 22 latach, jest to jeden z najbardziej znanych, rozpoznawalnych pomników narodowych w całych Stanach Zjednoczonych, z ogromną ilością stanowisk archeologicznych. Szacuje się, że jest tam 30 tysięcy stanowisk. I odkrytych jest około 20 tysięcy w tym momencie. I my badamy jeden z zespołów osadniczych kultury Pueblo, o której mówiliśmy przed chwilą, z okresu XIII wieku naszej ery, czyli takie nasze pełne średniowiecze. I te 40-41 osad położonych jest, czy te osady są położone w 3 kanionach. W Sand Canyon, w środkowej i dolnej części Sand Canyon, Graveyard Canyon i East Fork of Rock Creek Canyon. Czyli takie 3 sąsiadujące ze sobą kaniony, to jest można powiedzieć taki obszar o średnicy 5 km i 41 osad z XIII wieku. W tym okresie XIII stulecia na pograniczu Utah i Colorado, my to nazywamy centralny region Mesa Verde w żargonie archeologicznym, funkcjonowało 60 takich skupisk osadniczych, może 60 kilka. I my
my badamy jedno z największych skupisk osadniczych, które z tych 41 osad wcześniej były przez Amerykanów zbadane tylko 3 osady. A więc to są, te nasze badania są takie pionierskie, oprócz takich wyprzedzających prac powierzchniówkowych, czy znaczy rejestracji tych stanowisk w latach 60., 70., taka dogłębna inwentaryzacja stojącej architektury, widocznej architektury, także zebranie materiału z powierzchni zabytkowego, to znaczy z fragmentów ceramiki, zabytków krzemiennych i wykopaliska sondażowe, które przeprowadziliśmy na 4-5 stanowiskach z tego zespołu osadniczego, no to, to przez te 11 lat zadokumentowaliśmy praktycznie cały ten zespół osadniczy z naprawdę spektakularnymi przykładami też architektury. Większość z tych stanowisk wówczas w XIII wieku społeczności Pueblo lokowały w wielkich schroniskach, niszach skalnych. To nie, nie było tak zawsze, ale w tym okresie XIII wieku nastąpiła susza, spadek ilości opadów, poziomu wód gruntowych, walki pomiędzy, no właśnie nie wiadomo do końca kim a kim. Być może byli to napastnicy ze świata zewnątrz, czyli nadciągający na te tereny wówczas przodkowie dzisiejszych Apaczów i Navajo, Indian Navajo od północy z terenu dzisiejszej Kanady. Przodkowie Apaczów i Navajo stamtąd przybyli i są na obrzeżach południowego zachodu. Nie ma ich w sercu południowego zachodu, czyli tam stricte, gdzie prowadzimy badania, ale 700 kilometrów dalej, koło Denver, koło Salt Lake City, 1000 kilometrów dalej, czyli w Utah, są już ich przodkowie. Przodkowie dzisiejszych Apaczów Navajo, którzy mają również rezerwaty w Arizonie, w Nowym Meksyku. Albo to były konflikty pomiędzy różnymi grupami Pueblo, rywalizacja o dostępne pola uprawne, zasoby wody, więc to osadnictwo przenosi się w te wielkie schroniska, nisze skalne ze względów obronnych. Do nich było trudno się dostać i rzeczywiście są odgrodzone murami, pojawiają się wieże, takie wieże kamienne, które znamy z europejskiego średniowiecza. No może nie dokładnie te same, ale o wysokości od 4 do nawet 8 metrów. Te najwyżej zachowane, najwyższe wieże dzisiaj w południowo-zachodniej części Colorado mają 8 metrów wysokości. Wieże służyły być może do obrony, ale z naszych badań wynika, że bardziej do sygnalizowania pewnych rzeczy, to znaczy ostrzegania przed wrogami. I to, co znamy z westernów, z książek przygodowych, znaki dymne i ogniowe rzeczywiście tam działały. Czyli ostrzeganie przed nadciągającym wrogiem, szybki sposób komunikacji na dalekiej odległości pomiędzy wieżami specyficznie ulokowanymi w ten sposób, że można było, mogły się między sobą widzieć i widziane były też z osad, tych osad ulokowanych w niszach skalnych, gdzie mieszkali ludzie, a te osady między sobą się nie widziały. Czyli jakby nie było tych wież pomiędzy nimi, system komunikacji, przynajmniej takiej zdalnej, wzrokowej, no na pewno by nie działał. Więc no to jest szereg rzeczy. Też zweryfikowaliśmy i zbadaliśmy szereg stanowisk pod kątem chronologii. Między innymi pobraliśmy mnóstwo próbek dendrochronologicznych, próbek drewna, z belek, z konstrukcji budynków, które posłużyły nam do datowania bardzo precyzyjnego. Jak wiemy, jak wiesz Kamilu, no to jest jedna z najbardziej precyzyjnych metod datowania. Oprócz może monet, które też są bardzo, bardzo dobre. Natomiast tam nie było monet, ale mamy słoje drzew i możemy policzyć datę ścięcia drzewa co do roku i zanalizować, kiedy stanowisko było wybudowane i przypuszczać, kiedy było opuszczone. Otrzymaliśmy kilka takich dat, które są naprawdę jednymi z najpóźniejszych dat przed wielką migracją ludności Pueblo. Przed końcem XIII wieku mamy daty sięgające 1271 roku, czyli to jest dosłownie kilka lat przed ostatecznym opuszczeniem przez te społeczności Pueblo, które zamieszkiwały region Mesa Verde przez 1500 lat, opuszczeniem go i przejściem na południe i południowy wschód do dzisiejszej Arizony i do dzisiejszego Nowego Meksyku. Więc też próbujemy rekonstruować przez te nasze badania takie procesy społeczno-kulturowe. Więc nie tylko dokumentacja, taka tradycyjna wykopaliska, tradycyjne archeologiczne, opracowywanie zabytków, ceramiki, krzemieni, ale też wnioskowanie o pewnych procesach społecznych i kulturowych, co mogło doprowadzić tak naprawdę do tej wielkiej migracji, wielkiego eksodusu z północy na południe. Osobną działką, którą zaczęliśmy na poważnie robić 5-6 lat temu, to dokumentacja też sztuki naskalnej z tego regionu. Zanim wrócimy do waszych badań, zainteresował mnie jeden, znaczy właściwie przyszło mi do głowy pytanie, kiedy mówiłeś o tym, jak twoje badania zaczęły się w Stanach Zjednoczonych, bo amerykańskich archeologów na całym świecie jest pełno.
A jak dużo jest archeologów spoza Stanów Zjednoczonych pracujących w Stanach Zjednoczonych? No to jest bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście no, chyba na palcach jednej ręki w tym momencie można policzyć projekty, które są w tym momencie prowadzone w Stanach Zjednoczonych, czyli nasz polski projekt prowadzony przez Uniwersytet Jagielloński w Colorado, w takim no, zagłębiu archeologicznym można powiedzieć i turystycznym poniekąd, natomiast słyszałem o jednym projekcie, który już się zakończył, był prowadzony w kooperacji z Amerykanami. Nie samodzielny projekt tak jak nasz, tylko to był projekt włosko-amerykański w Cahokia, w takim innym ogromnym mieście, to już nie waham się użyć tego słowa, mieście prekolumbijskiej Ameryki Północnej. Cahokia jest położona w dzisiejszym stanie Illinois, 25 km od miasta St. Louis. To były zupełnie inne kultury budujące takie piramidalne kopce, na których stawiano świątynie, domostwa dla elity społecznej i rzeczywiście no, to największe Cahokia znowuż w XIII i XIV wieku była zamieszkiwana, jak się przyjmuje, przez 45-60 tysięcy Indian w jednym momencie. To jest coś nieprawdopodobnego. No, największe skupisko ludności na północ od Meksyku. No i na Alasce. Trzeci projekt to pani archeolog z Francji, koleżanka prowadzi taki no, mały projekt na Alasce archeologiczny. Więc rzeczywiście no, może jakieś tam pomniejsze działania gdzieś tam są prowadzone, ale takie długofalowe, długoletnie projekty no, może nie są praktykowane, czy czasami jest ciężko z różnych powodów. Tak jak wspomniałeś, Amerykanie na całym świecie prowadzą badania archeologiczne, czy współprowadzą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych no, jest specyficzne prawodawstwo, zupełnie różne od naszego prawodawstwa europejskiego. Przykładowo, no i to trzeba mieć bardzo dużą świadomość i wrażliwość na te kwestie związane z ustawodawstwem, z legislacją. Na przykład spod ochrony prawnej, prawie całkowicie dotyczącej zabytków, ale nie tylko, wyłączone są tereny prywatne. Więc wielka połać, obszary w Stanach Zjednoczonych są, no, nie podlegają jurysdykcji i ochronie zabytków, no chyba, że znalezione są szczątki ludzkie, to wtedy tak. Druga sprawa, więc ta ochrona dotyczy terenów stanowych, federalnych i parków i pomników narodowych. Kolejną rzeczą jest to, że cały ten proces archeologiczny, wykopaliskowy powinien być prowadzony w takiej dobrej i ścisłej współpracy. Może nie jest to warunek konieczny, ale jednak dobra praktyka ze współczesnymi społecznościami indiańskimi, czyli potomkami tych kultur, które my badamy archeologicznie, które też no, roszczą sobie prawa do ich przeszłości, do partycypacji w tych badaniach. Więc my mamy akurat tutaj bardzo dobre relacje z kilkoma plemionami, grupami indiańskimi, szczególnie z Indianami Hopi z Arizony, o czym może jeszcze później dopowiem, jeżeli będzie okazja, bo rzeczywiście część projektu prowadzimy w tej kooperacji ze społecznościami tubylczymi. Natomiast no też to są koszty badań, to nie są małe koszty tych eksploracji i wyjazdów i badaczy i studentów na badania, które trwają półtorej, dwa miesiące, to jest jeden sezon badawczy co roku na takie badania. Więc nasze badania są finansowane przede wszystkim z Narodowego Centrum Nauki, z kilku już grantów, ale też ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale dużym wsparciem są też środki amerykańskie i to zarówno Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, jak i ambasady USA w Warszawie, ale też jednostki, która zawiaduje tym obszarem parku czy pomnika, w którym pracujemy. Pomnik to jest Canyons of the Ancients National Monument, ale podlega takiemu biuru czy też takiej jednostce Bureau of Land Management, która znowuż jest takim oddziałem Departamentu Wydziału Zasobów Wewnętrznych. Jednego z takich najważniejszych wydziałów w strukturze tej administracyjnej i też związanych z prawną ochroną obszarów i zabytków w Stanach Zjednoczonych. Więc stamtąd też z centrali ulokowanej tego Bureau of Land Management w Waszyngtonie mamy też
średnio co dwa lata, no można tak to powiedzieć, dofinansowania dosyć ważne dla no takiej skutecznej realizacji naszego projektu. Ja tylko wspomnę takiej ciekawostce, że rzeczywiście no, te finansowania raz są no, takim trochę uznaniem i rangi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Różnie możemy o tym myśleć, ale rzeczywiście na świecie nasz uniwersytet w wielu miejscach jest postrzegany bardzo dobrze i ja bardzo z tego się cieszę i my też z tego korzystamy i niejako jesteśmy z naszymi współpracownikami, studentami, ambasadorami naszej uczelni i staramy się tak właśnie postępować i tak służyć. Natomiast jedną z osób, które są w zarządzie tego Bureau of Land Management w Waszyngtonie jest pani, która była pod koniec lat 80. przez kilka miesięcy na stypendium na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc mamy też specjalny przywilej, wydaje się, do tego dofinansowywania, już nie do pozwoleń, bo to nie miałoby nic do znaczenia, ale do tych dofinansowań. Więc podkreślam tutaj rangę tych kontaktów naukowych, które na każdym szczeblu powinny być prowadzone i są prowadzone i tego, jak my przyjmiemy tych gości, to potem przylatujących do nas, potem to naprawdę procentuje niekoniecznie dla nas samych, ale może dla innych i to bardzo mocno. No właśnie, mówiłeś o tych współczesnych społecznościach, które często uważają się za potomków kultur, które badacie, też inni archeolodzy badają. No i tutaj znany jest wątek, że czasem ta współpraca między archeologami a tymi tubylczymi grupami nie układa się najlepiej. No jakie są wasze doświadczenia? Tak, to prawda. I od razu powiem, że te relacje zostały popsute przez naukowców. No, my jesteśmy, no, nasze środowisko było odpowiedzialne za to, szczególnie w latach, czy w pierwszej połowie XX wieku, kiedy i na początku drugiej połowy XX wieku, kiedy archeolodzy amerykańscy, mówię tutaj o tym przypadku już Stanów Zjednoczonych, ale też Kanady, robili co chcieli tak naprawdę. I prawodawstwo amerykańskie chroniło zabytki do pewnego stopnia, ale nie włączało w ten proces i badawczy, i ochrony dziedzictwa kulturowego indyjskiego samych Indian, tych najbardziej zainteresowanych, jakby się wydawało. I archeolodzy wykorzystywali to, więc rozkopywali cmentarzyska indyjskie, które no to było, budziło sprzeciw tych społeczności tubylczych, indyjskich. Zakładali no, to, że mogą sobie zrobić wszystko po prostu z tymi terenami. Więc to było już taką iskrą bardzo zapalną, szczególnie wykopaliska na cmentarzyskach, tych historycznych, gdzie jest ciągłość do pewnych grup czy kultur indiańskich. Oni sobie tego nie życzyli. Dla nich to była sfera sakrum, której nie chcieli naruszać. No, drugi aspekt to było to, że antropolodzy, ale też fotografowie, często na przełomie XIX-XX wieku, dokumentując te kultury tubylcze, które jeszcze naprawdę w znikomym stopniu były przekształcone przez białych, tak to można nazwać. Na południowym zachodzie najpierw byli Hiszpanie, tak jak wspomniałem, później Meksykanie, gdy Meksyk uzyskał niepodległość w 1821 roku, a potem dopiero na teren Arizony, Nowego Meksyku czy Colorado, Utah w 1848 roku wkraczają Stany Zjednoczone po wygranej wojnie z Meksykiem. I część tych terenów była naprawdę w znikomym stopniu eksplorowana przez kolonizację hiszpańską, meksykańską i amerykańską do drugiej połowy XIX wieku. Ten obszar, który my badamy w Colorado, to są lata 70., 80. XIX wieku, kiedy biali na stałe się pojawili. Wcześniej to sporadyczne wyprawy tylko były. Więc no, tutaj dużo mamy też zachowanego dziedzictwa kulturowego. No ale potem ten proces takiej rabunkowej archeologii, o której wspominałem przy okazji kultury Mimbres i tych mis i rabowania stanowisk archeologicznych na czarny rynek, to też popsuł te stosunki. Ale antropolodzy i fotografowie dokumentowali ten świat, jeszcze nie zmieniony w XIX i na początku XX wieku. Nie za bardzo przekształcony. I czerpali korzyści finansowe, na przykład ze sprzedaży fotografii. Indianom się nic nie dostawało, oczywiście żadnych tam profitów ani benefitów z tego nie mieli. Dwa, antropolodzy niestety ujawniali szczegóły tajnych ceremonii, do których byli dopuszczani przez tubylców i to było na zasadzie zaufania, że w zaufaniu, że my pokazujemy tobie, bo zaufaliśmy ci, znamy cię, ale nikt z nich nie myślał, że te szczegóły, te tajniki, które były przekazywane tylko w obrębie bractw religijnych. Nawet członkowie ich społeczności nie wiedzieli o pewnych szczegółach ceremonii, rytuałów. One zostały opublikowane, bo co chce zrobić najpierw naukowiec? Opublikować wyniki swoich badań. No i oczywiście tutaj nie było tej wrażliwości zupełnie na tą drugą stronę,
na badania tej drugiej strony. Oczywiście słowo badania jest też takim słowem, które jest takim niebezpiecznym słowem, gdy używamy go w kontekście rozmów z Indianami dzisiejszymi, czy przedstawicielami tych społeczności tubylcy. Ale wszystko się zmieniło od połowy dopiero lat 70. XX wieku, kiedy naukowcy amerykańscy, część ich, jednak doszła do tego stopnia samoświadomości, że powiedziała, że nie, to chyba postępujemy niewłaściwie. I zaczęło się lobbowanie w Kongresie Stanów Zjednoczonych na temat zmiany prawodawstwa amerykańskiego. A trzeba powiedzieć jasno, że archeolodzy amerykańscy mają jedno z najsilniejszych lobby w Kongresie amerykańskim. Nie wiem, z czego to wynika, albo wiem, nie będę teraz o tym może do końca mówił, ale rzeczywiście jest to lobbowanie bardzo mocne i bardzo skuteczne często. Więc doprowadziło to do tego, że w 1990 roku Kongres USA przyjął tak zwaną ustawę Native American Graves Protection and Repatriation Act, co możemy w wolnym tłumaczeniu przedstawić jako ustawa o ochronie i zwrocie grobów tubylczych Amerykanów, tak zwana NACPRA. I ona reguluje cały proces od 1990 roku prowadzenia badań wykopaliskowych, współpracy z plemionami indiańskimi, ale też repatriacji. To słowo repatriacja jest ważne, ponieważ placówki muzealne i badawcze zostały zobligowane amerykańskie do zwrotu szkieletów, wszystkich wykopanych szkieletów wyposażenia grobowego, czyli ceramiki, ozdób, ostrzy krzemiennych, wszystko, ale nie tylko z grobów, ale też na przykład słupy totemowe, pióropusze, kosze, ceramika, które nie były w kontekście grobowym. Jeżeli dane plemię czy dana kultura wykazała związek z tymi przedmiotami i zażądała, to jednostka badawcza czy też muzealna musi zwrócić. Doszło do spektakularnych zwrotów, powtórnych pochówków. To były pochówki z udziałem i szamanów, medicine men, czyli tubylczych takich liderów religijnych, księży katolickich, pastorów. Naprawdę przeróżne rzeczy. Do tej pory się toczy ten proces. Ta repatriacja zaczyna sięgać, czy żądania zwrotów, czy prośby do Europy. W tym momencie to jest osobny temat, bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o ochronę w ogóle zabytków i muzealnictwo światowe. Natomiast zaczął się ten pozytywny okres. I my wskoczyliśmy z tymi... Ja już... Pierwszy raz, będąc na południowym zachodzie w 2005 roku, dla mnie już normą było taka konieczność, potrzeba współpracy z tubylczymi społecznościami. I tą współpracę prowadzimy przede wszystkim z taką jedną z najbardziej konserwatywnych grup, jakie są w ogóle w Stanach Zjednoczonych, indiańskich, tubylczych, Indianami Hopi. To jest jedna z 21 grup Indian Pueblo, które dzisiaj żyją. W Arizonie żyją tylko Hopi, jest ich 12,5 tysiąca. Na północ od Flagstaff, dzisiejszego miasta Flagstaff, natomiast w Nowym Meksyku jest 19-20 różnych grup Indian Pueblo. My współpracujemy głównie z Hopi, trochę z Zuni i z Jemez, to nad Rio Grande koło dzisiejszego miasta Santa Fe, ale ci Hopi przyjeżdżają do nas, byli kilkukrotnie, gdy my jesteśmy głównie w kwietniu, maju i w czerwcu na badaniach terenowych, przyjeżdżają i próbują pomóc nam w zrozumieniu na przykład ikonografii sztuki naskalnej, którą odkrywamy, dokumentujemy, co znaczyły pewne symbole, co przetrwało w ich tradycji oralnej, mówionej, w tradycji ustnej, czy co znaczyły poszczególne budynki, czy właśnie dlaczego te wieże były tak ulokowane, albo mówiąc o wiedzy astronomicznej, która przetrwała w pewnym szczątkowej formie, ale jednak do dnia dzisiejszego. Te społeczności natywne, tubylcze, które nie znały pisma, na południowym zachodzie przed przybyciem Europejczyków nie było znane sposoby zapisywania pisma, one całą wiedzę te społeczności musiały przekazywać w formie mówionej, oralnej. Więc dlatego do dnia dzisiejszego w wielu pueblach nad Rio Grande, w Nowym Meksyku czy w Uchopi rzeczywiście ten proces przekazywania wiedzy wygląda w ten sposób, że siadają starsi, dziadkowie czy ojcowie, czy wujkowie, którzy mają bardzo duże znaczenie w tych społecznościach matrylinearnych, matrylokalnych, przekazywaniu swoim siostrzeńcom wiedzy. Więc rzeczywiście jest to kultywowane do tej pory. A my mamy ten przywilej rzeczywiście współpracy z tymi konserwatywnymi grupami, gdzie zostało wiele z tych tradycji dawnych i wiedzy dawnej.
Natomiast mamy bardzo dużo godzin wideo, wywiadów, wizyt na stanowiskach archeologicznych. Teraz jest to opracowywane przez nas i naszych współpracowników amerykańskich, ponieważ zebranie tej ogromnej ilości materiałów to jest jedno, ale takie naukowe, mierzalne, w sposób mierzalny wyłuskanie tych prawdziwych informacji, rdzenia, do którego chcemy dotrzeć, no rzeczywiście to jest już zupełnie inna sprawa i wymaga odpowiedniego metodycznego podejścia i odpowiedniego wykształcenia, więc w tym zakresie, ale też w wielu innych współpracujemy też z archeologami amerykańskimi, którzy nam pomagają w tym całym procesie i badawczym, i analitycznym. Ja tutaj tylko jeszcze jedną rzecz wspomnę może odnośnie tych społeczności indiańskich, z którymi współpracujemy, to też Jute, zaczęliśmy współpracę z Indianami Jute, to czyli ci, którzy przyszli po Indianach Pueblo, kulturze Pueblo na ten region, czy w region, który badamy, w region Mesa Verde. I rzeczywiście no to kolejna taka faza, odsłona od tego roku nawet, od 2022 roku. I słyszeliśmy i od jednych, i od drugich, i od Indian Ute, i od Indian Pueblo. To byli dawni wrogowie. Do dzisiaj jest wiele animozji pomiędzy nimi, ale słyszałem od jednych i od drugich, że oni bardziej ufają Europejczykom, czyli niż Amerykanom, niż amerykańskim archeologom, więc wydaje się, i trochę to mówię tak z przekąsem, z uśmiechem, ale rzeczywiście to się przekłada realnie na to, że więcej czasu z nami spędzają w terenie i dzielą się większą ilością informacji z tego, co się do tej pory wydaje, niż z archeologami amerykańskimi. Więc rzeczywiście no, jesteśmy w takiej troszeczkę uprzywilejowanej sytuacji. No to jest na pewno wielki plus tego, że te kultury, które badacie archeologicznie, w pewien sposób są kontynuowane. No i tak jak mówisz, akurat w tym przypadku dosyć konserwatywne, więc pewne zwyczaje pozostały takie same. Ale czy z drugiej strony nie ma tutaj pułapek? No bo jednak zwyczaje też się zmieniają. Może częściowo przynajmniej symbolika się zmieniać. Wy pytacie, oni odpowiadają, jak teraz by interpretowali to, ale może w XIII wieku, który was najbardziej interesuje, czy XIV, to było już inaczej. Bo ja tylko skończę, bo mówiłeś o tym, że to są kultury o charakterze oralnym, przekazują wiedzę swoją ustnie. No i tutaj z innych terenów znamy takie przykłady, gdzie opowieści zmieniają się, ponieważ zmienia się coś, zmienia się kontekst. A w momencie, kiedy zmienia się kontekst, zmienia się opowieść, bo opowieść ma wyjaśniać to, jak jest. Tak, to bardzo już takie szczegółowe pytanie, jedno z pytań badawczych, które też i my sobie stawiamy, nie tylko my, archeolodzy, antropolodzy amerykańscy, antropolodzy kulturowi, którzy no, próbują rekonstruować i którzy ustalają metodykę takich właśnie badań, podejścia metodycznego, naukowego, żeby wyłuskać te prawdziwe, w cudzysłowie, informacje, czyli ten rdzeń, który właśnie powtarza się, jeżeli się powtarza w wielu informacjach różnych grup, bo nawet ta społeczność Hopi, ona to nie jest jakaś jednolita społeczność, to są trzy duże płaskowyże zamieszkiwane przez różniące się dialektami społeczności Hopi, nie mówiąc już o tych pueblach nad Rio Grande, ale gdy weźmiemy i porównamy ileś tych przekazów i informacji na temat tego samego, na przykład co znaczy motyw spirali, a tych spirali jest mnóstwo i mogą znaczyć różne rzeczy, od symboliki wiatru po symbolikę solarną, ale też oznaczenie pewnych właśnie dni charakterystycznych w roku, jak i równonoce jesienne, wiosenne i przesilenia letnie i zimowe, bo wtedy albo w okresie bardzo bliskim tylko na te spirale pada promień słońca przechodzący gdzieś tam przez szczelinę na przykład. Więc ona też może mieć znaczenie astronomiczne. Więc jeżeli to się powtarza w wielu tych przekazach różnych grup, które no nie możemy podejrzewać, że wszystkie ze sobą ustaliły jedną wersję wydarzeń, więc tutaj już mamy ten pierwszy punkt zaczepienia, ale to jest początek. To jest wiele takich żmudnych analiz, które rzeczywiście no, muszą być prowadzone i dlatego tutaj od razu wspomniałem, że zatrudniam nawet w grancie wykonawcę jednego tubylczego Indianina Hopi, a jednego też amerykańskiego antropologa, który no, całe życie spędził pracując, współpracując z Indianami i no, realizując te takie metodyczne podejście do analizy tych źródeł. No niestety borykamy się tutaj
z czymś trudno uchwytnym, co może nam bardzo pomóc z jednej strony, pomóc w interpretacji, no bo mamy pewien wizerunek, no i musimy albo sami go zinterpretować, albo bazować na tej tradycji ustnej tych potomków dawnych kultur, tych osób, tych ludzi, którzy wytworzyli tą sztukę naskalną, czy tworzyli. Więc no musimy w pewnym sposób wytworzyć też metodologię, ale no bazujemy tutaj, to naprawdę jest... W Europie nie ma może takich tradycji, a w Stanach Zjednoczonych, gdzie archeologia jest rozpatrywana bardziej nie jako nauka historyczna, ale nauka antropologiczna, antropologii kulturowej, rzeczywiście ta metodologia i to takie doświadczenie ponad 140-150-letnie współpracy antropologów, archeologów ze społecznościami tubylczymi pozwoliło na wypracowanie odpowiednich metod, które no możemy zastosować. Ale oczywiście to robią już specjaliści. I jeszcze jedna tylko uwaga, oczywiście Indianie Hopi, ci bardzo tradycyjni, konserwatywni, ale i inne grupy indiańskie, oni na co dzień no, mówią i podlegają systemowi szkolnictwa amerykańskiego, mówią w języku angielskim, piszą i tak dalej. Więc no, są, żyją w tym świecie zurbanizowanym też poniekąd i nowoczesnym Stanów Zjednoczonych, ale na peryferiach tego świata. Dlatego no, z czystym sumieniem mówię, że dużo zachowują i z religii, swoich kultów tubylczych i z oczywiście dużo tym jest też synkretyzmu religijnego, naleciałości chrześcijaństwa, ale to jest inna sfera. Natomiast no, rzeczywiście kultywują i dużo tradycji, obrzędów religijnych i tej tradycyjnej właśnie wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Więc tutaj jest ten punkt mocny zaczepienia. A mówiłeś też o dokumentacji sztuki naskalnej. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Jakie to są zabytki? Jak też je datować, bo to też może być problem. Kiedy znajduje się ceramikę, to łatwo jest powiedzieć, kiedy ona została wykonana, jak się jest specjalistą, ale ze sztuką naskalną różnie bywa. Tak, i rzeczywiście, może to zostawiliśmy niejako na koniec, czy prawie na koniec, natomiast no, ta dokumentacja i próby interpretacji, odczytania, odcyfrowania sztuki naskalnej i zarówno petroglifów, jak i malowideł, to jest taki jeden z głównych tematów badawczych naszego projektu i mój osobiście od kilku lat, ten ostatni grant NCN-owski, który w przyszłym roku mam kończyć, no jest sfokusowany właśnie na dokumentację sztuki naskalnej i kultury Pueblo prekolumbijskiej z dzisiejszego południowego zachodu, czy południowo-zachodniej części Colorado i pogranicza z Utah, ale też sztuki naskalnej Indian historycznych, tych właśnie Jute, którzy dzisiaj tam mieszkają, mają swoje rezerwaty. Są dwa rezerwaty w południowym Colorado, Indian Ute. Ten najbliższy, z którymi najbardziej współpracujemy, to jest 5 kilometrów od terenu naszych badań. Od granicy tego pomnika narodowego zaczyna się rezerwat Indian Ute. I oni zostawili w okresie historycznym. Przyjmuje się, że tak mniej więcej od 15 do nawet początku XX wieku mnóstwo przykładów sztuki naskalnej. No i oprócz tych spiral, o których mówiłem, prekolumbijskich, ale to nie tylko spirale, to inne motywy geometryczne, motywy meandrów, postacie antropomorficzne, postacie szamanów, wojowników, jeżeli chodzi o kulturę Pueblo, ale to też finezyjnie przedstawione petroglify, odciski czy motywy dłoni ludzkich, stóp ludzkich, przepięknie ukazanymi palcami, sandałów. No mamy, odkryliśmy przepiękne przykłady datowane z grubsza na X czy XIII wiek naszej ery na bazie stylistyki do sandałów, które znajdujemy w kontekście archeologicznym, czyli wyplatanych z włókien juki, bo włókna juki służyły do wyplatania koszy, pojemników, ale też sandałów. I takie same zdobione, przepięknie wyryte na skałach petroglify i wizerunki sandałów, to jest ewenement. To nawet zostało to tak określone przez tą najważniejszą badaczkę sztuki naskalnej południowego zachodu, Poli Szafsmę, która na szczęście zgodziła się i też jest wykonawcą w naszym grancie, ale rzeczywiście to co no, tak finezyjnie, misternie wyryte na skałach wizerunki, że no, trudno sobie wyobrazić, jak można było tymi technikami bez użycia narzędzi metalowych to wszystko wykonać. Więc przeróżne motywy, ale ta sztuka Indian Ute, sztuka naskalna w postaci i malowideł, i petroglifów, to jest zupełnie inny już świat indiański. Ona jest bardzo często lokowana przy tych motywach Pueblo, czy przy panelach ze sztuką prekolumbijskiej kultury Pueblo, wręcz wchodzi na niektóre wizerunki i mamy taki
rodzaj stratygrafii. To są mamy stratygrafię w ziemi, prawda, ziemną w badaniach archeologicznych. Tu mamy takie nakładanie się tych wizerunków i stratygrafię na skałach. I właściwie tylko ją trzeba odcyfrować i odczytać. Natomiast te wizerunki Jute, ale też Nawachów, którzy zahaczali o te terytoria, które badamy, tereny naszych badań, to są między innymi polowania. Polowania pieszych, a później konnych, wojowników na koniach, gdy przyjmują Indianie Jute konie w połowie XVII wieku. Polowania na bizony, polowania na owce gruborogie, muflony, zwane inaczej muflonami, polowania na jelenie, szczególnie takie duże gatunki z rozbudowanymi porożami, jelenie królewskie moglibyśmy nazwać te gatunki. I to są sceny narracyjne, że jest kilku albo kilkunastu wojowników, którzy pędzą na koniach za stadem bizonów. Bizony, gdy jest spękanie na skalę, na przykład, gdy jest poprzeczne spękanie na skalę, idą tak jakby w górę, czyli jest takie wykorzystanie tych załomów skał, takie przepiękne, plastyczne pokazanie tych wizerunków. Są to wojownicy z łukami, potem z bronią palną, gdy również broń palna pojawia się w XVII-XVIII wieku wśród tych społeczności Jute. To są też odciski, czy symbolicznie przedstawione, stylizowane łapy niedźwiedzi. Bardzo często i ta łapa niedźwiedzi jest u Indian Pueblo, jest u Indian Jute. Ona może symbolizować różne rzeczy, no między innymi symbol rodu albo klanu niedźwiedzia, bardzo ważny do dzisiaj, u Apaczów, u Navajo, u Jute i u Pueblo, do dnia dzisiejszego ród czy klan niedźwiedzia jest bardzo ważny, jeden z najsilniejszych, ale może też oznaczać witalność, siłę, odradzające się życie, tak jak budzący się ze snu zimowego niedźwiedź. Do dnia dzisiejszego wśród Jute najważniejszym są dwa najważniejsze tańce. Taniec słońca, do którego biali nie mają wstępu i nie widzą tego, w górach jest odprawiany. Też 5 km od terenu naszych badań, ale nie można tam zaglądać w trakcie odprawiania uroczystości. I taniec niedźwiedzia, właśnie taniec niedźwiedzia, który jest odprawiany. Kiedyś był w marcu, kwietniu, kiedy te niedźwiedzie rzeczywiście się budziły. Teraz jest to przeniesione z reguły na początek czerwca. No i w tym roku nasi studenci na szczęście mieli okazję zobaczyć. Kończyliśmy sezon badawczy i byliśmy wszyscy na kilkudniowych, na trzydniowych tańcach niedźwiedzia po naszych badaniach. Jechaliśmy od razu terenowych na te tańce i cały ceremoniał związany z uroczystościami tańca niedźwiedzi. I to jest taki kolejny aspekt, ten wymiar przenikania się tego świata prekolumbijskiego, historycznego, indyjskiego z dzisiejszym światem. Ci Indianie dalej tam żyją, funkcjonują, muszą się jakoś odnajdywać w rezerwatach, poza rezerwatami, w tym społeczeństwie amerykańskim. Ale jeszcze jeden, żeby może postawić tą kropkę jeszcze nad i, jeżeli chodzi o sztukę naskalną. Oprócz tych prekolumbijskich wizerunków, kultury Pueblo, oprócz wizerunków Indian Jute historycznych i Nawachów, ostatnim takim akcentem to są, proszę sobie wyobrazić, tak zwane, Amerykanie to nazywają historycznymi inskrypcjami albo współczesnym graffiti. W Europie najczęściej nazywamy to wandalizmem, czyli to są podpisy, daty, imiona, nazwiska pierwszych eksploratorów, to jeszcze możemy nazwać z XIX wieku rzeczywiście to podróżnicy, misjonarze, ale też bardzo szybko hiszpańscy hodowcy owiec i amerykańscy kowboje i ręczerzy, którzy zostawiali swoje inicjały, nazwiska pisane często z błędami. Ci amerykańscy kowboje to byli półanalfabeci, tak było. Dzisiaj zostawiali symbole, którymi znakowano bydło. My odkryliśmy na takich skałach, jedno stanowisko jest spektakularne, to ma 129 metrów długości, skała. I cała jest pokryta petroglifami z różnych epok. Kultury Pueblo, Jute, te wizerunki Jute i potem właśnie ci hiszpańscy i amerykańscy hodowcy owiec i koni i bydła, którzy przemierzali też te kaniony na przełomie XIX-XX wieku, zanim stały się prawnie chronionym terenem. Z pastwisk letnich na pastwiska zimowe i oni zostawiali między tymi indiańskimi wizerunkami te swoje. To było miejsce takie, jest kilka takich miejsc, nawet kilkanaście, które badamy i mam nadzieję, że będą te badania kontynuowane w ramach nowego grantu, który właśnie tam złożyłem do NCN-u, bo chcemy rozszerzyć ten obszar naszych badań o przyległe części Utah i tych kanionów, które w południowo-zachodniej części Colorado nie były zbadane. I to jest coś niesamowitego, bo mamy ten ostatni wycinek tych, nazwijmy to historycznymi inskrypcjami
bo to rzeczywiście jest część historii tego miejsca z XIX wieku. One się kończą tak mniej więcej w połowie XX wieku, kiedy już była ta duża świadomość o potrzeby ochrony tych stanowisk. I, no i rzeczywiście część z tych rodzin czy kowbojów, którzy zostawiali znaki, którymi stempluje się bydło i konie do tej pory na tamtych terenach, dzisiaj to są prominentne rodziny rancherów w stanie Colorado, w stanie Utah, którzy naprawdę mają bardzo duże stada bydła, są bogatymi rancherami, chociaż to pasterstwo czy hodowla bydła jest w tym momencie utrudniona i wcale nie aż tak ekonomicznie opłacalna, ale rzeczywiście bardzo dużo tych farm i kowbojów, z którymi współpracujemy do dnia dzisiejszego, bo musimy, bo przez ich tereny przejeżdżamy do niektórych stanowisk i musimy mieć bardzo dobre relacje z hodowcami bydła i koni i bardzo się z tego cieszymy. A to bydło, to jeszcze tylko wspomnę, że jest też dobrze, że te tereny są prawnie chronione, ponieważ i niektóre nawet mają rodzaje takich siatek, przede wszystkim stanowiska ze sztuką naskalną. I to jest ochrona raz przed wandalami, a dwa przed krowami. Bo nic tak nie zniszczy stanowiska archeologicznego w Colorado i w Utah, jak krowa, która poszukuje pożywienia. I rzeczywiście całe budynki kamienne potrafią być niszczone przez stada krów. I też panele ze sztuką naskalną, o które się ocierają krowy. Więc może zniszczyć petroglif wiatr, woda, ale też krowa, która się ociera o taką skałę. Radku, a mówiłeś o współpracy z etnografami przede wszystkim do tej pory, a w jaki jeszcze inny sposób w Twoich badaniach interdyscyplinarność archeologii się przejawia, bo tu wiadomo, że archeolodzy korzystają, jak odkurzasz, zasysają wszystkie metody, jakie tylko napotkają na swojej drodze, które mogą im pomóc w odkrywaniu przeszłości. Tak, to prawda. No, współpracujemy między innymi, czy w ramach tam kilku sezonów badawczych współpracowaliśmy z architektami z Maryland College Institute of Arts z Baltimore. Oni nam pomagali w pewnych sprawach wizualizacji widoczności pomiędzy stanowiskami, różnymi stanowiskami i wieżami. Więc to była bardzo taka efektywna współpraca z panią profesor Kathleen O'Mara i jej studentami i doktorantami. Nasi studenci też mieli możliwość interakcji właśnie z amerykańskimi studentami, doktorantami. To było coś niesamowitego i też no, pomogło nam opublikować nasze wyniki. Między innymi wspólnie opublikowaliśmy w prestiżowym czasopiśmie brytyjskim Antiquity, więc to była bardzo, bardzo owocna współpraca. Przez kilka sezonów współpracowaliśmy z dendrochronologami amerykańskimi, którzy pomagali, tak jak wspomniałem wcześniej, wydatować nam, pobierać próbki, wydatować budynki czy moment zbudowania, wznoszenia pewnych stanowisk, które dokumentowaliśmy, co jest bardzo ważne, ustanowienie tej chronologii. Ale to też współpraca ze specjalistami, którzy stosują no, duże ilości tak zwanych nowych technologii czy nowoczesnych technologii. Między innymi z geofizykami, którzy akurat przylatywali z Polski i robili nam badania geofizyczne, badania metodą elektrooporową i raz georadarową i metodą magnetyczną. To znaczy próbowali pomagać nam zobaczyć, bo tak pozwalają na to te metody geofizyczne, co jest pod powierzchnią Ziemi bez kopania. Czyli zanim przejdziemy fizycznie do wykopalisk albo chcemy wytypować te najbardziej obiecujące potencjalnie miejsca, gdzie możemy zakładać wykopaliska archeologiczne, no to warto jest użyć tych metod nieinwazyjnych, tak zwanych geofizycznych. I rzeczywiście dostaliśmy obrazy z 22, 20 nawet 4 stanowisk, obrazy tego, co jest pod powierzchnią Ziemi, co te urządzenia wychwyciły. I to było bardzo duże i rzeczywiście kilka stanowisk kopaliśmy dlatego, że pokazały nam te badania geofizyczne, gdzie mamy kopać, ale też pokazały nam potencjał tego, bo część architektury widzimy na powierzchni Ziemi, ale te, które są w niszach skalnych, w tych wielkich schroniskach skalnych, czy jaskiniach, jak niektórzy niesłusznie nazywają, ale część jest pod powierzchnią Ziemi, pod tymi nawisami skalnymi, na płaskim terenie i tutaj geofizyka pomogła nam w rekonstrukcjach demografii, to znaczy ilość budynków mówi nam też o potencjalnej liczbie ludności i rzeczywiście odkryliśmy bardzo dużo tych budynków, nawet geofizyka to chyba były pionierskie takie prace nasze w ogóle na tym terenie, że były prowadzone i skutecznie na 3 stanowiskach w niszach skalnych, przy magnetometrem, co już jest karkołomne i na stokach poniżej tych nisz, ale na stokach, gdzie też są resztki zachowane
architektury widzimy, że wystają spod powierzchni ziemi, między kaktusami, ziemią i kamieniami, rumoszem skalnym wystają mury, więc geofizyka pomogła nam w tym. My też stosujemy bardzo dużą ilość to nowoczesnych technologii tak w podobnym systemie czy zakresie to, co stosujecie między innymi w waszych badaniach w Jordanii, czyli fotogrametrii i innych zaawansowanych technik fotograficznych, skanowania laserowego, trójwymiarowego, skanowania zarówno naziemnego, jak i z powietrza, tak zwanego LIDAR, czyli skanera sensora podwieszonego do albo helikoptera, albo do drona, albo do samolotu, więc korzystamy i z wyników badań amerykańskich, ale teraz też mamy z Uniwersytetem w Houston w Teksasie taki projekt, już dogrywamy ostatnie momenty umowy, mamy przyznane finansowanie z naszego IDUJA i będziemy prowadzić skanowanie z powietrza tych kanionów, bo mamy mapy z obrazowań, zdjęć satelitarnych, ale one nie są tak dokładne jak to, co mamy zaplanowane zrobić. To jest najważniejsza jednostka do mapowania i skanowania z powietrza, myślę, że w Stanach Zjednoczonych, więc to jest naprawdę bardzo duży przeskok pomiędzy tym, co możemy zadokumentować tylko z powierzchni Ziemi, a tym, co widać za pomocą skanowania laserowego i wysokiej rozdzielczości fotografii cyfrowej z powietrza. Ale to też różne techniki analiz powierzchni, na przykład słaboczytelnych powierzchni skalnych, czyli z petroglifami czy z malowidłami. Mamy cały szereg programów, które pomagają nam zobaczyć to, co jest niewidoczne gołym okiem. Czyli mamy tą przykładowo wspomnianą kilkukrotnie spiralę albo kilka spiral i inne motywy na panelu, który ma tam długość 2 metrów i wysokość 1 metra, ale połowa tych wizerunków jest prawie nieczytelna. Nie możemy ich zaobserwować, więc dokumentujemy za pomocą tych specjalistycznych technik, a potem w środowisku wirtualnym za pomocą specjalistycznego oprogramowania i sprzętu próbujemy zobaczyć. I rzeczywiście na przykład różne kąty padania światła, które dajemy w środowisku wirtualnym, ale też robimy te techniki obrazowania z przekształceniem odbicia, tak to się nazywa, też w terenie, czyli z lampą robimy zdjęcia nocne i w dzień z silnym źródłem światła, które pomagają nam rzeczywiście odcyfrować te niewidoczne dla ludzkiego oka gołym okiem, już zatarte przez czas, przez wiatr, przez wodę wizerunki, które... Przez krowy. No właśnie, i czasami przez krowy, dokładnie tak. Więc tutaj też duża wdzięczność z mojej strony fotografom. To kilku fotografów przewinęło się przez nasz projekt, między innymi Robert Słoboński, Michał Znamirowski, Kuba Śliwa. To są bardzo uznani fotografowie, fotografujący też dla National Geographic i dla innych specjalistycznych pism branżowych, więc ale to też, to nie jest tylko zwykła fotografia, ale też później ta obróbka w specjalistycznym oprogramowaniu i to też zajmują się tym wykonawcami w grancie. Przede wszystkim z Polski, ale też częściowo współpracujemy w tym zakresie z badaczami amerykańskimi. I jeszcze takim akcentem współpracy, jednym z wielu, to jest też wspomniane wcześniej Poli Szafsma. To jest najważniejsza badaczka sztuki naskalnej południowego zachodu i dalej jeszcze na zachód, czyli Kalifornii, która też zgodziła się i była w terenie kilkukrotnie, pomagając nam pewne rzeczy zanalizować, ale też jest wykonawcą w grancie, która przygotowuje po prostu część raportu z badań poświęconego sztuce naskalnej. I ostatnim takim, myślę, że, ale też bardzo ważnym tym zapleczem współpracy, czy akcentem współpracy z badaczami amerykańskimi, to jest to, że możemy korzystać z ich infrastruktury. Współpracujemy i z tym ośrodkiem, z tym pomnikiem Canyons of the Ancients National Monument i z muzeum, wielkim muzeum i jednostką badawczą i muzealną jednocześnie, która jest w środku tego monumentu, tego pomnika, parku narodowego. To jest jeden zakres, a dwa z takim ośrodkiem bardzo znanym w Stanach Zjednoczonych. To jest jedna z pięciu, niektórzy mówią, najważniejszych jednostek badawczych, non-profit, nie uczelnia, czy nie jednostka rządowa, ale organizacja non-profit. I Crow Canyon Archaeological Center z reguły pozwala nam na korzystanie z ich bazy noclegowej. To jest kampus badawczo-dydaktyczny, też współpracujący z Indianami, do którego przyjeżdżają studenci na praktyki, doktoranci, ale też dzieciaki ze szkół na uczenie się zrębów archeologii na takich tygodniowych turnusach czy warsztatach.
Oni udostępniają nam z reguły co roku no, jeden albo kilka budynków na potrzeby naszego projektu. Więc to też jest takie nie do przecenienia, bardzo ważne. Taki już logistyczny aspekt całej wyprawy. Radku, na sam koniec mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Ja wiem, że jeszcze pewnie wiele, wiele lat badań przed tobą, ale co w tej chwili uznałbyś za największe odkrycie? Przez ciebie dokonane naturalnie, albo przez twój zespół. Tak, to cały czas to jest praca zespołowa, natomiast myślę, że odkrycie kilku stanowisk, to może dwie rzeczy, odkrycie tych kilku stanowisk spektakularnych. Ja bym nie zawahał się użyć wręcz słowa galerii ze sztuką naskalną. I jedno stanowisko, o którym wspomniałem, to ma 129, prawie 130 metrów długości i rzeczywiście tam jest ponad 600 różnych wizerunków z różnych okresów, od przełomu R aż do początku XX wieku, kiedy ci kowboje amerykańscy zostawiali te ostatnie swoje inicjały, daty i symbole, którymi znakują bydło, czyli indiańska sztuka i te historyczne inskrypcje. I to jest rzeczywiście coś spektakularnego. To jest taka kronika tego regionu, 2000 lat zapisane na skałach, które no, potrzebuje, my zadokumentowaliśmy to różnymi technikami, od skanowania po fotogrametrii, po rysunek ręczny, ale odpowiedniego odczytania i odcyfrowania. Część myślę, że odczytaliśmy, ale duża została jeszcze do odczytania. Odkryliśmy kilka sąsiednich stanowisk, które rzeczywiście nie były znane wcześniej nauce. To było znane, to jedno, myśmy je zadokumentowali, ale odkryliśmy 4-5 innych, które w ogóle nie było znane, dlatego że ten teren do 2000 roku, kiedy pomnik narodowy został utworzony, były po prostu własnością kowboja, który tam wypasał bydło. I obcy nie mieli tam wstępu, a wiadomo, własność ziemi w Stanach Zjednoczonych to jest rzecz święta, więc obcy nie mieli tam wstępu i dopiero zaczynamy poznawać naprawdę ogromne ilości i to spektakularnej, jeszcze raz powiem, nie waham się użyć słowa, to naprawdę to są galerie ze sztuką naskalną. To są galerie do tego stopnia, że faktycznie National Geographic w latach 70. towarzystwo National Geographic i magazyn National Geographic nazwało cały południowy zachód dzikim Louvrem ze względu na to ogromne nawarstwienie czy nagromadzenie przykładów sztuki naskalnej. Szczególnie to dotyczy stanu Utah, ale rozciąga się też na inne tereny. Więc myślę, że to te właśnie galerie ze sztuką naskalną, dwa, no takie bardzo duża aplikacja i zastosowanie tych nowoczesnych metod i dokumentacyjnych, tak, całego tego zestawu cyfrowych narzędzi, urządzeń i metod do dokumentacji i później analizy, bo myślę, że mamy tutaj bardzo duże, no naprawdę i efekty tych naszych badań i odkrycia i pewne udoskonalenia metod nawet, które są stosowane do tych dokumentacji, takich słaboczytelnych powierzchni na przykład, które teraz staramy się przenosić też na dokumentację na przykład zabytków gotyckich czy średniowiecznych. Robiliśmy takie porównawcze studia właśnie w opactwie cystersów w Mogile i w Krużgankach, dokumentując płyty nagrobne gotyckie z opactwa cystersów i próbując wypracować jak najlepsze metody dokumentacji właśnie takich cyfrowej dokumentacji i odczytania tych takich słaboczytelnych, słabowidocznych powierzchni. Oczywiście, gdy już jest całkiem zniszczone, no to nic nie zobaczymy, ale część jest zatarte przez upływ czasu i rzeczywiście te techniki potrafią wyciągnąć dużo szczegółów. I to jest taka rozwojowa, tak samo jak ze sztuką naskalną, tak samo tutaj ta digitalizacja, czyli taka archeologia cyfrowa, digital archaeology. Rzeczywiście na Zachodzie, nawet w Niemczech są już centra tak zwanej cyfrowej archeologii i myślę, że tutaj może będzie taka możliwość też rozwinięcia na naszym uniwersytecie działań, które by szły w tym kierunku, bo to wpisuje się w coś takiego, co możemy nazwać ochroną dziedzictwa kulturowego i raz dokumentacją, dwa konserwacją i poniekąd ochroną szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, w tym wymiarze cyfrowym, który jest konieczny w tym momencie. Radku, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Życzę dalszych sukcesów, szczęścia do recenzentów i niezachwianych kontaktów z przedstawicielami rdzennych kultur amerykańskich. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Kamilu za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Bardzo dziękuję. A Państwu dziękujemy za uwagę.